Cześć, jestem Klaudia, a to kanał no i już. Witam was w szybkich odpowiedziach, więc szybko zaczynamy. Przygotuj tabelę i umieść w jednej kolumnie nazwy substancji, a w drugiej nazwę mieszanin substancji. Dobra, my tego nie będziemy robić, no bo by to nie była szybka odpowiedź, po prostu będę wam to czytać. I jedziemy. Żelazo, czyli pierwiastek chemiczny, no to to będzie substancja. Następnie mamy. Powietrze. Powietrze to mieszanina, bo składa się z wielu rzeczy. Woda. Woda to związek chemiczny, czyli substancja. Uwaga, stal to stop metali, tak? Czyli to będzie mieszanina. Kasza z ryżem, no to to jest oczywiście mieszanina. Tlenek węgla 2. Jest to związek chemiczny, czyli jest to substancja. Azot, czyli rzecz pojedyncza, jest to pierwiastek chemiczny, no to to jest substancja. Woda z kredą, mieszanina, tlen, znów rzecz pojedyncza, czyli pierwiastek chemiczny, czyli to substancja. Sól z cukrem. Mieszanina, wodór, substancja, miedź, substancja, woda z cukrem, mieszanina, brom, substancja, woda z esencją herbacianą. To jest oczywiście mieszanina. Brąz. Brąz to stop, czyli mieszanina. Cynk to pierwiastek chemiczny, czyli substancja. Pieprz z cukrem. Mieszanina. Woda z octem. Mieszanina. Chlor to pierwiastek chemiczny, czyli substancja. Proszek do pieczenia z solą to oczywiście mieszanina. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i no i już!